Dobry wieczór. Zapytam tylko, czy się słyszy. Halo, halo, dobry wieczór. Tak, Adrian potwierdza, słyszymy się bardzo fajnie. Jeszcze czekam na Edytkę. Czyżby miała jakieś problemy? Sprawdzimy połączenie, moi drodzy. W międzyczasie zaproście swoich znajomych. Dzisiaj niesamowicie przyjemne i fantastyczne spotkanie ze Stefanem Niesiołowskim, profesorem Stefanem Niesiołowskim. Zaproście swoich znajomych, przygotujcie sobie pytania. Będzie czas oczywiście dla słuchaczy. Za chwilę się z nim połączymy i oczywiście porozmawiamy. Jest Edyta. Oczywiście udzielam głosu Edycie. Ok, sprawdzimy jeszcze, czy wszystko działa. Już tradycyjnie, a u nas zawsze wszystko działa, bo to Radio Rebeliant. No, co się Edyta ma problem? No, 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 no. No, poczekajmy jeszcze chwilę. Mamy tą sekundkę, więc. O, jest. Jest Edyta. Ja Edycie od razu udzielę głosu. Może w ten sposób zadziała. Była ostatnia aktualizacja Twittera, także nie wiem, czy Edytka ma zaktualizowane. O, jest mówcą, to już jest dobry. Ha, Halo, halo, tak, słyszymy się? słyszymy się. Ups, udało się. Udało się. Dobrze, to ja w chwili obecnej milknę. Nasza główna prowadząca Edyta jest już na posterunku, więc to dzisiaj do niej ta audycja głównie będzie należała. A ja czynię swoją powinność i za chwilę profesor Stefan Niesiołowski dołączy do nas. Także jeszcze sekunda. Halo, dzień dobry. Czy my się Tak. słyszymy? Kłaniam się, ja słyszę. Szalenie mi miło. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Więc bez zbędnej zwłoki zaczynamy, tak? Tak, no myślę, że tak. Tak. Panie profesorze, tradycją Gadia Gebeliant jest, iż na wstępie mówimy co nieco o naszym gościu. Ale chciałabym, abyśmy dziś odstąpili od tej tradycji i chciałabym przedstawić pana własnymi słowami.
O politykach mówił pan, między innymi. Panie jenocie, jest takie zwierzę, które nazywa się meduza. I to jest pewien fenomen. Meduza nie ma mózgu, a żyje na świecie już 200 milionów lat. Ja się zastanawiałem, jak to możliwe. Jak pana widzę, to jednak jest możliwe. O innym polityku powiedział pan. Panie Suski, jeden z filozofów XIX-wiecznych powiedział, że ludzie dzielą się na dwie rasy: myślącą i niemyślącą. Nie będę mówił, do której pana bym zaliczył. Ale też swego czasu mówił pan o historii świata. Pan Bóg świat stworzył, jak wiadomo, tylko po to, żeby na nim pojawił się PiS i żeby do kogo miał przemawiać Jarosław Kaczyński. To jest istota procesu ewolucji. A że w Biblii nic o Jarosławie Kaczyńskim nie ma, to tylko dlatego, że Mojżesz, jak wiadomo, był uchodźcą. Drodzy słuchacze, dzisiejszym naszym gościem jest opozycjonista z czasów PRL, senator, poseł, ale również mistrz ciętej riposty, profesor Stefan Niesiołowski. Serdecznie witam, panie profesorze. Witam, witam panią, witam słuchaczy, witam. Pozdrawiam, bardzo mi miło. Niemniej jak nam. Panie profesorze, ale żeby nie było tak, że pan o politykach tylko z ironią i tylko z sarkazmem, to o pewnej pani polityk powiedział pan, że jest perłą polskiej polityki. Pamięta pan o której? Nie wiem, pani Suchockiej, nie? Nie, o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. A, no ale daleko, daleko nie jestem. Tak. Nie pamiętam. Przypominam. Tak. O bardzo wielu ludziach mówiłem bardzo, bardzo dobrze, bardzo chwaliłem Bronisława Komorowskiego, już nie mówię o Lecha Wałęsie, bo to oczywiste. Bardzo dobrze mówiłem o Aleksandrze Kwaśniewskim, że był najlepszym prezydentem. Bardzo dobrze mówiłem o bardzo wielu, Adamie Michniku, o wielu działaczach opozycji. Także zarówno te ironiczne, ale myślę, że nie przekraczające jakiegoś takiego poziomu dobrego smaku są wypowiedzi, ale moje niektóre wypowiedzi są dla wielu ludzi też bardzo przyjazne. Ostatnio bronił pan Jarosława Gowina też. Tak. No, tak, no, jakieś takie proporcje, żeby zachować. No, jeżeli ktoś uważa, że głównym złem w Polsce jest Gowin, no to się głęboko myli w tym sensie, tak, oczywiście. Mówiłem. Natomiast są ludzie, którzy budzą, no szczególne, już zostawmy to, ten cały katalog, jakiś cookies, media, no, to są jakieś niesłychane zupełnie postacie. Pawłowicz, Piotrowicz, wielu, wielu tego typu ludzie, ten Kowalski nieszczęsny, no ale jak mówię, no, zasłużyli sobie na taką opinię. Panie profesorze, do Kukiza to my jeszcze dojdziemy, ale najpierw musimy sobie wyjaśnić pewną kwestię. Jest pan na Facebooku, pisuje pan felietony, udziela wywiadów. No ale dlaczego nie ma pana na Twitterze? Nie wiem, bo nie bardzo umiem technicznie sobie poradzić. I to już mi mówiły różne osoby, że muszę kogoś poprosić, żebym też prowadził Twitter. Nie ma dla tego wyłącznie kwestia techniczna, żadna polityczna, po prostu techniczna. Ja nie bardzo umiem obsługiwać ten. Na Facebooku już się nauczyłem, żeby na tej stronie zamieszczać, a na Twitterze nie. Jak się muszę to opanować, bo bardzo dużo takich głosów słyszę. Z tym, że ja wolę trochę dłuższe też formy. Twitter to są bardzo krótkie formy. No mam ten stały felieton na Facebooku, ale być może, że otworzę Twitter. Być może. Panie profesorze, jak ja sobie poradziłam z Twitterem, to już każdy sobie może, każdy sobie Tak pozwoli. mówią. Proszę uwierzyć. Muszę kogoś poprosić, żeby mnie nauczył. To jest, mówię, kwestia wyłącznie techniczna. Tu nie ma żadnego motywu innego niż czysta technika. Jeżeli to jest takie proste, jak pani mówi, to będę musiał to też uruchomić. Trzymam pana za słowo. Dziękuję. Ale przechodząc do pytań, bo znając słuchaczy Gadia Gabelian, to za chwilę tutaj wkroczy wielka polityka do tego pokoju. A jeśli pan pozwoli, ja bym na wstępie chciała cofnąć się
no powiedzmy szczerze, w dość odległą przeszłość. W więzieniu w Bagczewie, gdzie odsiadywał pan karę więzienia za działalność opozycyjną, nie wiem jak to nazwać, spotkał się pan z Erichem Kochem, Zgadza się, tak. człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć 400 tysięcy Polaków, nad prezydentem Prus Wschodnich. Hanna Arendt, kiedy spotkała się z Eichmannem, napisała znamienne słowa banalność zła. A jak pan ocenia to spotkanie i kocha? Bardzo trudno to wyliczyć. Ja nie wiem, jak wyliczyć. Ja nie bronię Kocha, oczywiście, był zbrodniarzem hitlerowskim, to jasne. Natomiast nie wiem, czy te 400 tysięcy Polaków, jak to jest liczone. Natomiast ogromną część tych wymordowanych osób, w jakim stopniu też podległy władzy Kocha, to są Ukraińcy i Żydzi, także Rosjanie, ponieważ Koch był gauleiterem Prus Wschodnich, ale także Ukrainy. On także podkreślał w swoich niektórych wypowiedziach, że on obszar, jakiemu podlegał, terytorium, jakim on zarządzał, to było do wielkości mniej więcej jak połowa Niemiec, większa od Polski. Więc to jest też pewien problem, jak to mierzyć. No, z drugiej strony, jeżeli się mówi o hitlerowskich zbrodniarzach, to na ogół tych najważniejszych to się wymienia cztery nazwiska poza samym Hitlerem. To jest Goebbels, to jest Goering, to jest Himmler, no i to ewentualnie jeszcze może być, nie wiem, jakiś tam Heydrich czy Speer, czy ktoś w tym rodzaju, czy szef Gestapo, Müller. Natomiast bardzo by się zdziwili wszyscy, gdyby się dowiedzieli, że największym zbrodniarzem miał być Koch. Ale banalność zła, no czyli zupełnie nic interesującego, demonicznego, groźnego, ani ciekawego, nic nie było w tym Kochu. No był już mocno starszym człowiekiem, zresztą niedługo po moim wyjściu, no 10 lat po moim wyjściu, to jednak trochę umarł ze starości w tym Barczewie. I nie był to człowiek interesujący. Oczywiście do końca się do niczego nie przyznawał. Uważał, że był całkowicie niewinny, że właściwie żadnych zbrodni nie popełniał. A z drugiej strony był bardzo dumny. On w ogóle zaprzeczał tym zbrodniom nazistowskim generalnie. On był dumny z tego, że był bardzo wysoko ceniony w tej hierarchii. Kiedy ja go spytałem raz, tak nie miałem dużo okazji rozmawiać, bo ja z nim nie byłem w celi jednej, tylko na korytarzu czasem była okazja, żeby parę słów zamienić, tak go spytałem trochę prowokacyjnie, czy widział Hitlera, to on na to, jak to się widziałem, ja z Hitlerem wielokrotnie rozmawiałem, siedziałem przy jednym stole i on się tam w tej hierarchii nazistowskiej określał, ale to już nie w rozmowie ze mną, ale w jakichś dokumentach, wypowiedziach jako drugi człowiek III Rzeszy, co jest kompletnym absurdem. Czyli poza wszystkim innym też megaloman. Megaloman, tak. No i przede wszystkim człowiek no, całkowicie z tym przygnieciony tym więzieniem. On w 1956 roku był sądzony, wydany Polsce przez Amerykanów wcześniej. I akurat kiedy ze mną przebywał w więzieniu, czyli na początku lat 70., nie pamiętam, 72 czy 73 rok, to on wtedy minęło mu 25 lat. I on taką konstrukcję sobie ułożył, że ponieważ w Polsce najwyższy wyrok to jest 25 lat, wtedy nie było dożywocia. Była kara śmierci, ale nie było dożywocia. To on wystosował pismo. Pamiętam, ten minister wtedy pokazywał to pismo, się nazywał Zawadzki, minister sprawiedliwości, chyba Sylwester Zawadzki. I on napisał więcej takie pismo, że jak 25 lat się odsiedzi, to w Polsce nie można być dłużej w więzieniu. No i dostał odpowiedź, no, która bardzo go przygnębiła, pokazywała mi tą odpowiedź, że tam że mniej więcej takiej treści, że on nie ma wyroku 25 lat, tylko ma karę śmierci niewykonywaną ze względu na stan zdrowia i żeby nie robił szumu wokół tej sprawy, bo oni mogą się rozmyślić i ten, no, coś takiego w tym sensie. I pamiętam, tak mówił, dla cały świat jest, no, mówił po polsku, no tak mówił właśnie, jak to teraz zacytuję, ten dla całego
dla cały świat jest amnestia, dla Kocha nie ma amnestia, tak więcej powiedział. I to jest też, no świadczy o tym, że on megalomanem był na pewno, no był po prostu, to jest wielkie pytanie, no, czy to są ciągle ci sami ludzie, czy ten po odsiedzeniu 30 lat więzienia, czy to jest ten sam gauleiter, od którego życia no, skinieniem ręki mógł posłać na śmierć, kogo chciał i w ogóle rządził, był wielkim dygnitarzem hitlerowskim, który miał służbę do swojej dyspozycji, armię, policję i tak dalej. To jest wielkie pytanie. Na to pytanie ja nie potrafię odpowiedzieć, na szczęście nie muszę. W sumie umarł ze starości parczewej i tam gdzieś pod płotem podobno został pochowany. Dziękuję bardzo. A teraz, jeśli pan pozwoli, przejdziemy do czasów bardziej współczesnych. Kilka lat temu, będąc posłem, oceniając którąś tam z decyzji rządów PiS, z mównicy sejmowej zacytował pan Stefana Kisielewskiego, który powiedział: Jezu, jacy idioci nami rządzą. A dziś, z perspektywy kilku lat, kiedy nie ma pana w parlamencie, co sądzi pan o rządach PiS? Są to absolutnie najgorsze rządy powojenne, nie licząc stalinowskich. Jeżeli się, no rządy stalinowskie oczywiście były gorsze, bo były to rządy zbrodnicze. Czyli wtedy były wyroki śmierci, więźniowie polityczni, no to w ogóle jest nieporównywalne. Tortury w śledztwie, taka rozmowa nie mogłaby się oczywiście odbyć. No, jak ja z panią rozmawiam, w zasadzie myślę, że nic nam nie grozi, ale po 56 roku pod wieloma względami te rządy są gorsze od rządów komunistycznych, pod wieloma lepsze też trzeba powiedzieć, że jednak ta skala represji, no nie było żadnego parlamentu, żadnych posłów w parlamencie, nie było no, jakichś pewne media opozycyjne, chociażby pani rozmawia w warunkach względnej wolności. Także to trzeba docenić. To nie są zbrodniarze tej klasy. Natomiast poziom tych ludzi, straszliwa tempota, głupota, ograniczenie, korupcja. Ja pamiętam, jak w Solidarności, ja byłem we władzach Solidarności Regionalnych Łódzkich, myśmy analizowali, że tam takie listy publikowaliśmy, kto tam talon dostał na pralkę, na telewizor, to była wielka korupcja, że jakiś sekretarz dostawał talon na samochód, bo inni musieli czekać, bo ten samochód on musiał zapłacić, też kupić, ale nie czekało się. No, jeżeli w tej aferze mięsnej ta główna, ten Wawrzecki, główny skazany na śmierć, powieszony. Ja siedziałem z tymi ludźmi, no nie z nim, bo on nie żył, ale z jego sprawy, którzy mieli wyroki 25 lat i ja się pytałem ich, no gdyby tak to wymierzyć jakoś, to ten Wawrzycki, bo on był oczywiście przestępcą, to nie był człowiek, który niewinnie skazany, no ale nie na śmierć przecież, nie na śmierć. I oni mi mówili, ci ludzie, którzy tam byli ze mną w celi, no słuchaj, no on jakby tak policzyć, to on by miał jakiś dobry, ładny willę i samochód, no luksusowy samochód na tamte czasy, czyli lata 60. I elegancki dom. No to dzisiaj jak ktoś ukradnie coś, to willę i samochód, to w ogóle prokurator go nawet nie zamyka, to odpowiada z wolnej stopy. To w ogóle żaden problem, jak dostają ci te lizusy pisowskie za nic zupełnie, jakieś fundacje, nagrody, pieniądze, typu pani Sadurska ze 3 milionów się dorobiła w ciągu kilku lat, no to jest w ogóle skala tej korupcji, tego złodziejstwa, tego włożenia łapy do publicznych pieniędzy, zupełnie bezkarności tych ludzi, to jest niebywała. Także ja ten rząd, ten reżim pisowski uważam za skrajnie skorumpowany i przede wszystkim zupełnych idiotów. No, z ostatniego jeszcze, przepraszam za, może nadmiernie dużo mówię, no jeden przykład, z ostatniego tygodnia, no minister Telus, ten od rolnictwa, jakaś kompletna zupełnie, no nie nadaje, on się nie nadaje chyba, no traktor może prowadzić, przepraszam wszystkich kierowców traktorów, ale nie na ministra. I on na przykład taki pomysł, żeby Unia Europejska, taką komisję, jak pisowcy stworzyli do walki z opozycją, że on będzie namawiać się Parlament Europejski. To taki pomysł, albo ten pomysł, żeby Oświęcimia, rampy oświęcimskiej bramy użyć w spocie pisowskim przeciwko opozycji. No, to tylko z ostatnich dni, można powiedzieć. No, nie bywała zupełnie, takiego czegoś nie było. Na tym tle komuniści mieli absolutnie
kompletnie inną klasę. To byli dżentelmeni na tle pisowców. Dorwała się do władzy jakaś szajka skorumpowana, ten Czarnek, który używa słowa, to chamstwo, ktoś tam jest chamem, a ci profesorowie, tak zwani profesorowie, dlatego że ośmielają się mieć inne zdanie niż pan Czarnek. To jest poziom Marsa, to jest w ogóle jakaś recydywa Marsa, dyktatura ciemniaków. Kisielewski jeszcze był zbyt łagodny. Dla pisowski reżim jest odrażającym reżimem głupców i złodziei. Dziękuję bardzo. A teraz przejdźmy do współczesności, już takiej nam najbliższej, a może nawet ciut wybiegnijmy w przyszłość. Podjął pan swego czasu decyzję o niekandydowaniu do parlamentu. Nie ukrywam, że pozostawiając mnie w nieutulonym żalu, ale już tam pan licho ja, bo całkiem niedawno na łamach Gazety Wyborczej powiedział pan, cytuję, chcę jeszcze raz doczekać tego cudu, jakim był 4 czerwca 89 roku. Panie profesorze, czy nie myśli pan, że by cud ten się ziścił, to warto mu pomóc? No, ja też jadę do Warszawy, ja piszę, ja dyskutuję, biorę udział w życiu publicznym, w sensie, no nie zawsze jest tylko parlament. Ja byłem w opozycji, w podziemiu, w opozycji mniej więcej niecałe 30 lat, powiedzmy od 65 roku do 89 i następnie kolejne 30 w parlamencie, prawie tam 20 parę i brałem udział w życiu publicznym, także pomagam cały czas, to ja mam już prawie 80 lat, no myślę, że wystarczy, no jadę na ten, zobaczymy ile tam będzie w moim wieku ludzi na tym marszu. Ja jadę i naprawdę niedawno miałem spotkanie takie otwarte w Łodzi, zabiorą głos. No, zostawmy trochę, jest jakaś w tym racja, no, że nie mogą ciągle ci sami ludzie 30 lat w parlamencie, no to naprawdę za tym to jest jednak bardzo, bardzo no już męczące, no branie udziału w tej kampanii, potem jeżdżenie w tych sesjach, zostawmy to. No. Ja muszę powiedzieć, jest jakaś granica, myślę. Poza tym poczucie też takiej pewnej przyzwoitości. No. No można powiedzieć, no byłeś 30 lat prawie w Sejmie, no zrób miejsce dla młodszych. No jest w tym pewna racja. No. Już na uczelni, w pracy, w produkcji, w kulturze, w sztuce, wszędzie jakaś jest taka granica wieku, że człowiek trochę schodzi na drugi plan. Ja to w pełni rozumiem, szanuję. Ja się nie czuję bezrobotny. Ja, jak mówię, no prowadzę ten blog, będę jeszcze, no może jak pani mówi, warto ten Twitter. Właściwie codziennie coś robię takiego, no na rzecz wolności w Polsce. Wprawdzie kiedyś robiłem więcej, to prawda, no pomnika mi się wysadzić nie udało, ale wszedłem zimny, deszczowy dzień wieczorem na Rysy, padał śnieg z deszczem, zrzuciłem tablicę Lenina, schodziłem po skałach w śliskich, mokrych w nocy z latarką i teraz jak ja czytam właściwie co parę dni, ktoś tam spada z tych Rysów, to ja dziękuję Panu, bo jakiś cud to był, że ja tam nie spadłem, że ja to przeszedłem. Co parę dni ktoś spada, nie wiem, może tam się pogorszyło coś na tych Rysach, nie wiem, to jakieś kamienie bardziej, nie wiem, jakieś, co to się stało, że bez przerwy ktoś tam spada, no więc w jakiś sposób, no robiłem rzeczy dość ryzykowne, wynosiłem maszyny do pisania, powielacze, włamując się do pomieszczeń różnych, no to się ryzykowało, malowałem napisy na murach, tego już nie muszę robić, ale jak mówię, no ciągle coś robię na rzecz, to była walka o wolność. Ja mam wrażenie, że tą walkę właściwie cały czas ja kontynuuję. Walczę o wolność w taki sposób, że dzielę się swoimi doświadczeniami z innymi i mam nadzieję, tego nie wiem, nikt tego nie wie, że doczekam jeszcze raz tego cudu, że Polska znowu będzie wolna, bo dzisiaj Polska wolna nie jest. Rządzą złodzieje i szubrawcy, jak w tym wierszu takim, gdzie ktoś napisał, nie pamiętam, kto jest autorem, a kiedy minął PiSu dni i tam skończył się czas ich zbawcy, czwórkami będą do więzienia szli złodzieje i szubrawcy, coś takiego. Mam nadzieję, że tego dnia doczekam. Dziękuję panu bardzo. Prawa audycji są nieubłagalne. Oddaję głos Robertowi. Robert, proszę.
Bardzo dziękuję. Dobry wieczór, panie profesorze. Jeszcze raz słyszeliśmy się chwilę przed audycją, jak się łączyliśmy. Bardzo miło nam pana gościć w Radio Rebeliant. Ja mam kilka pytań, ale będę jakby w tej kontynuacji tego dzisiejszego naszego spotkania i chciałbym takie pierwsze pytanie skierować o to, co właśnie tego 4 czerwca się wydarzy. Czy pan jest legendą opozycji i zna pan tą opozycję i to wszystko, co związane z opozycją właśnie najlepiej? Jak pan widzi te obecne czasy i to, co dzieje się w chwili obecnej w społeczeństwie, chyba można już powiedzieć obywatelskim, które się rodzi? Czy to jest taka nowa opozycja na te właśnie czasy? Trudno powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie nigdy nie przestało istnieć. Ono istniało, oczywiście mniej więcej narodziło się w latach 70., bo trudno mówić wcześniej, chociaż też były zrywy, ale to były bardziej zrywy, a od lat 70. nieprzerwanie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Ono, jego aktywność, jego siła, jego stopień organizacji i tak dalej jest zależny od też drugiej strony. No teraz jest zagrożenie bardzo poważne. Ta ustawa Lex Tusk, ta zupełnie barbarzyńska, podpisana przez pana Dudę. Nie miałem żadnych złudzeń co do tego, kim jest pan Duda. Natomiast niektórzy mieli te dywagacje, że on tutaj będzie chciał coś zrobić, bo jednak chce się uniezależnić. To jest lizus pisowski i w ogóle co on może chcieć w ogóle. I to jest zagrożenie i teraz to społeczeństwo obywatelskie się znacznie bardziej obudziło. No widać to przebudzenie. Marsz będzie takim sygnałem. Ja nie wiem, czy organizatorzy marszu przewidują w jakiejś formie, tylko to jest bardzo trudne. No to nie może trwać zbyt długo, jeżeli się przewiduje, że ten marsz, że te setki tysięcy, bo myślę, że tyle będzie, chociażby no 100 tysięcy, zostanie na ulicach Warszawy, myślę, że to by wystarczyło, żeby tą dyktaturę obalić, tylko że to by musiało trwać dłużej. No, czy jest potencjał, czy jest chęć, czy jest taki pomysł, nie wiem tego. Nie należę do grupy decyzyjnej w kwestii tego marszu, natomiast sam marsz wielogodzinny jest oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo ważny. Pokazanie panu Dudzie i tym wszystkim ludziom, że społeczeństwo jest przeciwko, że znaczna część Polaków ich nie chce. To jest bardzo wielka, wielka sprawa. Natomiast mobilizacja, która przekłada się także na wybory. Także to jest ogromny gest sprzeciwu ze strony społeczeństwa obywatelskiego. A sama organizacja i wiele inicjatyw z tym związanych świadczy o tym, że rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie w tej chwili w Polsce jest znacznie silniejsze niż przed tym haniebnym zupełnie haniebną komisją, no właśnie taką stalinowską, bolszewicką komisją, która jest po to, żeby zniszczyć przeciwników politycznych, przynajmniej na razie nie przy pomocy więzień i innych metod, tylko przy pomocy takiego opluwania, oczerniania i szkalowania, a także uniemożliwić im udział w życiu politycznym. To jest właściwie Iran. No mechanizm w Iranie jest podobny. Tam jest najwyższy ajatolach. W Polsce on się inaczej nazywa, ale to jest podobna postać, który decyduje o tym, kto naprawdę może brać udział w życiu publicznym. A potem wybory są już tylko formalnością. Wybiera się kogoś w białym turbanie, czy w brązowym turbanie, czy Ruhollaha, czy Ajatollaha, czy jakiegoś innego lacha, ale w każdym razie to już jest formalność bez znaczenia. Decyzja zapada, że pewnie ludzie w Iranie nie mogą kandydować. I to jest w zasadzie próba zamiany Polski w teokratyczne, takie nacjonalistyczne państwo i mam nadzieję, że społeczeństwo obywatelskie do tego nie dopuści. A co by pan powiedział tym, którzy jeszcze się wahają? Przed nami 5 miesięcy do wyborów mniej więcej i duży odsetek tych, którzy jeszcze są niezdecydowani, jeszcze nie wiedzą, co wybrać. Jak pan by ich zachęcił, czy co im powiedział, żeby w końcu podjęli tą decyzję i to tą słuszną decyzję?
Ja nie wiem, czy do niektórych ludzi po prostu to nie przemawia. Niektórzy ludzie mają absolutnie, są zadowoleni z tego. No przecież pan ma pana Brauna, który niszczył mikrofony, zachowywał się tak, jak bojówkarz nacjonalistyczny przed wojną, czy stalinowski bojówkarz w latach 50. Więc to jest, no są tacy ludzie. Nie mam im nic do powiedzenia. Pan mówi o niezdecydowanych. No, trzeba im powiedzieć mniej więcej tyle, no, że to jest, decydują się losy wolności w Polsce. Przecież nieprawda, że wszyscy chcą wolności. Przecież bardzo dużo ludzi by chciało, i to nie tylko w Polsce, bardzo dużo ludzi w Ameryce głosowało na Trumpa, mimo tego, że okazało się, że to przestępca. Okazało się, że czerpał korzyści, że był powiązany w paskudny sposób z Rosją, a mimo to bardzo miliony Amerykanów uważały, że to nie przeszkadza. I w Polsce też są ludzie, ja myślę, że ci, no może niezdecydowani, właśnie się nie mogą zdecydować. Więc powiedziałbym im coś takiego, nie głosujcie na przestępców, na złodziei, na ludzi, którzy wrogów wolności, wrogów demokracji, ludzi, którzy doprowadzą do izolacji, ostatecznie zniszczenia Polski. No, w XVIII wieku, jak Polska upadała, to też bardzo dużo ludzi było przekonanych, że oni są dobrze, że trzeba bronić tradycji. Kościół przecież popierał targowice, jak wiadomo, w Polsce. O tym się nie mówiło, ale myślę, że warto o tym mówić, że Kościół nie zawsze był taki szlachetny jak w czasach komunistycznych, że to niestety, ale jest też organizacja pod wieloma względami skompromitowana. Już pomijam Jana Pawła II, to oddzielny rozdział, ale krótko mówiąc, no to, no, to tyle bym tym ludziom mówił, żeby nie popierali zła, no, nie popierali zła. Natomiast do niektórych ludzi nie można przemówić, bo oni mają, no, interes taki, no, PiS kokietuje na przykład całe grupy społeczne, którym daje pieniądze właściwie za nic, za to, żeby kosztem innych. No, takie rozdawnictwo pieniędzy oznacza, że komuś się to zabiera. Ta pogarda dla nauczycieli, dla lekarzy, dla inteligencji, dla przedsiębiorców, dla prawników, ta pogarda owocuje z kolei popieraniem różnego rodzaju lizusów, sługusów, propagandystów. I jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji, no to bym mu powiedział tyle. Możesz doprowadzić do tego, że Polska wyjdzie z Unii, następnie NATO powie, że nie będzie bronić reżimu nacjonalistycznego, zostaniemy oko w oko z Putinem, jak w wieku XVIII z carycą Katarzyną, i to będzie koniec Polski, już tym razem na zawsze. I do tego doprowadzi popieranie PiS-u. Bardzo dziękuję. To ostatnie pytanie, bo nasi słuchacze już czekają i także chcieliby zadać pytanie, więc ostatnie pytanie z mojej strony. Przejdźmy na tą jasną stronę mocy. Jak pan ocenia powrót Donalda Tuska? Na pewno pan obserwuje tą politykę nie tylko w Platformy Obywatelskiej, ale także całej tej demokratycznej opozycji. Jak pan ocenia i liderów z jednej strony, z drugiej strony trochę to zamieszanie, bo cały czas jakoś trudno im się porozumieć, trudno dogadać w pewnej kwestii, a przecież wszystkim im, jestem o tym przekonany, chodzi o jedno, żeby odsunąć PiS od władzy. Jak pan to ocenia? Jakie ma pan zdanie na ten temat? Nie jakiegoś wielkiego problemu, no sam pan powiedział, no to oni są w gruncie rzeczy w najważniejszych sprawach zgodni. Tu nie ma co tego dzielić, bo jeżeli się zaczyna spierać jakieś szczegóły, to się nigdy nie porozumiemy do końca, nie ma w ogóle potrzeby. Co do tej kwestii, że te cztery główne partie, czyli Platforma, no koalicja nowa to szerzej, ale ja już zakracam, Platforma, Lewica, PSL i Partia Polska 2050 pana Hołowni, są absolutnie zgodne, że po wyborach utworzymy rząd złożony z demokratycznej, obecnie demokratycznej opozycji. Reszta to są szczegóły. Taktyka może być różna. Bardzo się cieszę, że ci ludzie podjęli decyzję, przywódcy innych partii niż Platforma, że marsz jest, idziemy razem, ponieważ wolność Polski jest zagrożona, bronią wolności. Oczywiście, żeby było jasne, nie uważam za żadną opozycję, a zwłaszcza demokratyczną, tej tak zwanej konfederacji, bo takie piękne słowo jest moim zdaniem tutaj delikatnie mówiąc nadużywane. Jakaś konfederacja się kojarzy ze Stanami Południa. No oni też różne
rzeczy robili, ale przynajmniej dzielnie się bili. A to jest nacjonalistyczna taka czkawka, która się co jakiś czas w Polsce odbija. Udają teraz, no bo jest niedobrze przedstawiać się jako sojusznicy PiS-u, po prostu kłamią, pójdą z PiS-em tak jak Kukiz. Kukiz też się przedstawiał jako niezależny polityk, pozasystemowy, w ogóle jakaś chodząca gwiazda, świętość. No stał się obrzydliwym Lizusem PiS-owskim, pomagierem. To samo myślę, że zrobi Konfederacja, czy zrobi, czy nie zrobi, to o tyle będzie miało mniejsze znaczenie, że już we wszystkich sondażach widać, że ta demokratyczna część jest absolutnie, ma większe poparcie niż PiS razem z Konfederacją. Czyli mówiąc o tych czterech partiach opozycyjnych, myślę, że nie ma tutaj zasadniczych różnic. Ja je oceniam absolutnie pozytywnie wszystkie. Nie czas na jakieś tam spory, bo mówię, no potem bardzo dużo ludzi, którzy się spierali w Polsce przedwojennej, spierali się o wiele rzeczy, mieli potem znakomite warunki, mieli luksusowe możliwości, żeby w stalinowskich więzieniach, a przedtem w obozach koncentracyjnych dyskutować i uzgadniać szczegóły programowe. Więc jeżeli PiS by tym razem wygrało, to oznacza już ostateczny koniec demokracji i w pisowskich więzieniach albo w różnych innych niesympatycznych miejscach, bez żadnych wolnych mediów i z całkowitej już zablokowanymi tymi wszystkimi oazami demokracji, które jeszcze zostały, mielibyśmy, no mówię my, bo ja też należę do tego, politycy demokratyczni, pełne możliwości, żeby między sobą wymieniać poglądy. Myślę, że do tego nie dojdzie. W takim razie trzymajmy kciuki za te cztery partie. Niech one zwyciężą z PiS-em i niech PiS w końcu straci władzę i nigdy do niej już nie wróci. A tymczasem, dziękując za odpowiedzi na moje pytania, przekazuję głos naszym słuchaczom. W kolejności następującej. Pierwszy będzie Adrian, następnie Robert, później Ireneusz i Seweryn. Zapraszam Adriana. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Bardzo tak. Dobrze. Super. Pierwsze moje pytanie do pana Niesiowskiego będzie odnośnie pomysłu tej 300-tysięcznej armii. Jak to wygląda na komisji? Bo w tym momencie demografia nam nie pozwoli osiągnąć takiego stanu bez uszczerbku dla gospodarki, no chyba żebyśmy kobiety włożyli do wojska. Bo pan przypominam, że w tych rocznikach, które tam mają około 20, między 20 a 5 lat, to jest około 350-400 tysięcy w roczniku całym, czyli jakieś 175-200 tysięcy ludzi. Czyli jak mamy 300-tysięczną armię, do tego 100 tysięcy policji, do tego inne służby, no to jest praktycznie dwa roczniki chłopaków albo jeden rocznik cały ludzi. Jak to osiągnąć? Bo w tym momencie wysyłamy na wcześniejsze emerytury fachowców, których 15 lat szkolimy, wysyłamy ich na 15-letnie wcześniejsze emerytury, zamiast im podnieść jakąś tą pensję, a bierzemy do służby ludzi zielonych, którzy są po prostu złapanki. Jak to wygląda na komisji wojskowej? A drugie pytanie mam do pana jeszcze odnośnie tego marszu czwartego, bo w biurach poselskich różnych tych w regionach są owszem autobusy, ale te miejsca się skończyły w poniedziałek. Czy partia po prostu zatroszczy się o to, żeby zwiększyć tą liczbę, czy po prostu liczycie, że ludzie przyjadą z całej Polski indywidualnie? Dobra, dziękuję w takim razie, do widzenia. Na drugie pytanie, zaczynam od drugiego pytania. Ja tego nie wiem, ponieważ jadę pociągiem, nie chcę blokować nikomu miejsca zajmować, jadę pociągiem. Natomiast no to jest po tym podpisaniu przez pana Dudę tej haniebnej ustawy absolutnie wzrosło zainteresowanie i nie ma możliwości. No, każdy musi już we własnym zakresie do Warszawy dojechać. I tutaj po prostu te autokary się skończyły. No, wydaje mi się, że tutaj możliwości mobilizacji ze strony partii są wyczerpane, ale nie wiem tego. Ja jadę po prostu pociągiem, nawet nie samochodem, bo mogą być problemy, tego samochodu może nie być, że zostawić i tak dalej. Po prostu pociągiem człowiek chyba jest najbardziej wtedy swobodny. Natomiast co do pierwszej, to jest kłamstwo, to jest pisowskie kłamstwo, żadna 300 tysięcy z tych powodów, o jakich pan powiedział i z wielu innych finansowych, to są ogromne koszty. To jest takie podlizywanie się, udawanie Polski, ponieważ jest to pisowska taka, no w tej chwili taka atrapia, satrapia, dyktatura, obrzydliwy taki autorytarny reżim. Są chce stworzyć wrażenie przed sojusznikami, głównie z NATO, głównie przed Amerykanami, że my owszem, no może nie wszystko jest najlepiej, ale damy tą siłę, te 300 tysięcy polskiej armii, to
przymknijcie oko na łamanie demokracji, przymknijcie oko na te wszystkie złodziejstwa, na to, co się wyprawia w Polsce, a w zamian za to my tutaj jako poważna siła w NATO będziemy was wspierać. Podłe kłamstwo, blef z politycznych względów, które oczywiście nie ma żadnego oparcia o realne możliwości mobilizacji, uzbrojenia takiej armii. Dziękuję. Gobek, proszę, teraz ty. Dobry wieczór, panie profesorze. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, może nie polityczne, ale jak to jest być legendą? Być legendą opozycji. Nie wiem, chyba to jest... czy to pomaga? Nie, inaczej. Nie, czy czuje pan taką jakąś presję na tym... W ogóle chciałbym się dowiedzieć, jak to jest być legendą opozycji i czy naprawdę pan chciał ten pomnik wysadzić? Jeżeli rzeczywiście powiedzieć, poproszę. To już mówiłem o tym wielokrotnie, jest cała literatura ogromna, no oczywiście nie musi pan tego wszystkiego czytać. Ja chciałem wysadzić pomniki muzeum w Poroninie, ale się nie udało. Mnie złapali wcześniej, nie wysadziłem tego pomnika. Potem był taki zamach na pomnik w Nowej Hucie, który przypisano mnie. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Wielokrotnie to dementowałem, że nie ja tam Leninowi tam nogę ten ładunek urwał. Potem ktoś, kto faktycznie to wysadzał, powiedział, że ja się pod niego podtrzymam, bo ja nie chcę nazwiska przekręcić tego człowieka. Potem jest taki Antoni Zambrowski, takie dziwadło polityczne, syn tego słynnego działacza komunistycznego Romana Zambrowskiego, który mnie zaatakował, że ja się przywłaszczam dzieła, jakieś dokonania kogoś innego. Ja 500 razy mówiłem, że nigdy żadnego pomnika w Nowej Hucie nie wysadzałem, tylko próbowałem w Poroninie. Natomiast moje, jeśli chodzi o realne osiągnięcie niszczenia pomników, są dosyć skromne, ale w Polsce Ludowej nikt się specjalnie nie palił do tego i nie czułem na plecach jakiegoś oddechu konkurencji. To jest zniszczenie... Jak to być legendą, panie profesorze? Bardzo proszę, jak to odpowiadam być legendą opozycji? Zapytał mnie na wszystkie pytania, że pan zadał to pytanie, jak to było z tym pomnikiem, no to wyjaśniam. Natomiast nie potrafię, bo co to znaczy być legendą? No jest piękny fragment kwiatów polskich, który być może pan zna, drży w serce jeźdźca i rumaka, legenda, a na murach plakat, Germania nam objawiona wojna. To Tuwim, dla niego legendą jest ta pierwsza wojna, jak wybucha, z której Polska odzyskała niepodległość. No ja się nie czuję, bo legenda to jednak jest coś, w moim przekonaniu, no dużo większego, dużo piękniejszego, poważniejszego, dawniejszego jakiegoś. Ja się czuję ciągle uczestnikiem bieżącej walki o wolną Polskę, a nie legendą. Nie potrafię odpowiedzieć. No jest z jednej strony bardzo miło, bo tak mnie trochę traktują, jak na przykład gdziekolwiek jestem, czy często ludzie podchodzą na ulicy, robią zdjęcia, proszą, no teraz miałem spotkanie niedawno w Łodzi, podpisywałem książkę, no to wszystko jest piękne, więc z jednej strony bardzo dobrze, no z drugiej strony jest to troszkę krępujące takie być legendą. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No jest to z jednej strony bardzo miłe, zobowiązuje to ciągle do tego, żeby się no jakoś zawsze być po przyzwoitej stronie. Wydaje mi się, że zawsze tak jest, tak mi się wydaje, no ale trudno, żebym ja sam sobie wystawiał świadectwo. No, wydaje mi się, że zawsze w życiu stałem po dobrej stronie. No, i w 66 roku po stronie wtedy kościoła w Polsce, który był prześladowany, i w 68 byłem na manifestacjach studenckich, byłem w strajku założycielskim Solidarności w Łodzi, byłem w podziemiu, byłem w obozach internowanych, wielokrotnie w więzieniu. To wszystko, zawsze byłem po dobrej stronie. To też jest fragment tej legendy. No, żeby zapisać sobie w miarę przyzwoity życiorys. Myślę, że to się udało. Brawo, brawo, brawo. Widzimy się 4 czerwca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ireneusz, bardzo proszę, teraz ty. Dzień dobry, panie profesorze. Ja dobry. Zanim coś więcej powiem, to przypomnę, był pan gościem w moim kwidzynie. Ja mówię świadomie w moim kwidzynie, bo ja się w nim urodziłem, mieszkam cały czas. Wszyscy burmistrzowie, starostowie przez cały okres, to moi koledzy. Pamiętam, że była długa dyskusja. Mam nadzieję, że pan jeszcze pamięta to spotkanie. Pamiętam, tam byłem jakimś posłem z kwidzynia też. Taki prawnik, nie wiem, czy pan kojarzy. Prawnik, sędzia taki z kwidzynia. To ja chyba z nim byłem.
ale nieważne, no tak, byłem, tak. Halo? Tak, tak. Halo, Ireneusz, słyszymy się? Coś przerwało, tak. No niestety Ireneusza chyba nie słyszymy, bo ja także go nie słyszę. To może Ireneusz do nas wróci za chwilę. Oddajmy w takim razie głos Sewerynowi w chwili obecnej. Dobry wieczór, panie profesorze. Wieczór, panie. Bardzo pana szanuję za działalność opozycyjną. Przyznam szczerze, że to wymaga dużej odwagi. I powiem szczerze, często sobie na przykład na temat 68 roku słuchałem Karola Modzelewskiego i to naprawdę były trudne czasy, ale fajne czasy, ale ja chciałbym zapytać o coś innego. No bo rządziliście państwo przez 8 lat razem z Platformą Obywatelską, przegraliście wybory i jak pan czuje, czy jest panu refleksja, skąd ta przegrana i skąd niemożność odbicia się? Ja wiem oczywiście, że wybory są nierówne, że nieuczciwe, że rząd ma kupę pieniędzy, że PiS ma kupę pieniędzy na badania, tymi badaniami na poziomie gmin może sobie żonglować w nieskończoność. Ale czy jest panu jakaś refleksja? To chciałbym wiedzieć. Bardzo dziękuję. Refleksja jest taka, że to w demokracji to jest normalna rzecz, że ktoś wybory wygrywa, ktoś przegrywa i tworzyłem system taki, wydawało mi się, że to już jest na zawsze, że przegranie wyborów to nie będzie jakaś tragedia dla Polski, że wybory będą decydowały, że zostanie obalona demokracja i do władzy wróci dyktatura. Że nie na tym polegają wybory. W kraju demokratycznym, chociaż to się również w innych krajach dzieje, niestety Trump pokazał, że nawet w Ameryce możliwa jest właściwie jakaś taka dość parszywa, skorumpowana dyktatura. No ale przegranie wyborów to nie powinno być tak, że jeżeli PiS wygrał wybory, to już do końca świata prowadzi taki system, użyje takich środków, użyje przede wszystkim przemocy, zlikwiduje wolne media, zlikwiduje wolne sądy, zlikwiduje samorządy i do końca świata będzie rządził, bo wybory już nie będą właściwie wyborami, tylko fikcją. No tak się dzieje na Węgrzech, w Białorusi, gdzie też przecież były wybory demokratyczne, w Rosji, gdzie w czasach Jelcyna też była demokracja i to w tej chwili ma miejsce w Polsce. To chce, no przekonamy się, ale PiS chce wprowadzić system i jeden z nich, tych wozów pisowskich, zdaje się, powiedział, że oni 30 lat będą rządzić. Myślę, że nie doczekają tego, ale ja oczywiście, to jest ogromny żal i pretensja także do mnie, że nie potrafiłem wprowadzić takich mechanizmów, które by zabezpieczyły w Polsce demokrację. Tylko ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo jeżeli z jednej strony ktoś przestrzega reguł demokratycznych, a z drugiej strony ktoś wali, jak śpiewał Kryszak, kijem i łbem, i ktoś używa siły policyjnej pałki, używa policji politycznej, podsłuchów, prokuratur i skorumpowanego wymiaru sprawiedliwości, to ja nie wiem, czy jest możliwość obronienia. No co ja mogę zrobić? No, rzeczywiście można było wprowadzić jakieś mechanizmy, ale trudno też się licytować w fałszywych obietnicach. Przecież te wyborcze obietnice PiS są fałszywe. Te mieszkania, elektryczne samochody, te wszystkie ulgi, te zdrowotne, tanie lekarstwa, tylko w ogromnej większości to są kłamstwa albo w najlepszym wypadku ćwierć prawdy. I walczyć z tym też jest bardzo, bardzo trudne, bo demokracja zakłada jakieś zasady przestrzegania pewnych wspólnych reguł. No jeżeli jedna strona je przestrzega, a druga nie, to ja nie bardzo wiem, co można zrobić. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, natomiast z całą pewnością czuję ogromny żal także do siebie, no że utraciliśmy demokrację, wolność tak ciężko, tak ofiarnie, czasem krwawo zdobytą i Polska jest dzisiaj rządzona przez autorytarny, odrażający reżim. Ja też na to odpowiadam, bardzo mi przykro, też się czuję odpowiedzialny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Artur, bardzo proszę, teraz ty. Dzień dobry, dobry wieczór, witam panie profesorze, witam wszystkich. Bardzo miło jest pana usłyszeć. Naprawdę bardzo żałuję, że nie uczestniczy pan już w czynnej polityce.
Ale ja od razu przejdę może do pytania. Ono, ja zrozumiem, jeżeli pan uchyli się od pełnej odpowiedzi, bo ono może być... No, może najpierw je zadam. Chodzi mi o Antoniego Macierewicza. Pan zna go od wielu, wielu, wielu lat. Ja pamiętam podczas obrad jednej chyba z komisji, kiedy pan zbeształ i to bardzo dobrze, jednego z posłów, który zarzucał panu, że pan się zwraca per Macierewicz, kiedy pan mu powiedział, ja Antoniego znam od wielu, wielu lat. Pamiętam też, co pan... Pamiętam wywiad taki z Rzeczpospolitej, kiedy pan mówił, że myślał, że Macierewicz to jest tylko taki szaleniec, Savonarola, który chce zmian i... Natomiast on wie też, gdzie są frukta. Ja nie mogę rozgryźć tego człowieka. Przeczytałem dużo na jego temat, szczególnie książki Tomasza Piątka. Trochę wspomnień opozycjonistów, którzy zaczynają sobie przypominać takie dziwne rzeczy, kiedy Macierewicz w latach 80. namawiał ich do porzucenia pewnych, ja nie wiem na ile to jest prawdą, prawda? Do porzucenia pewnych złudzeń i marzeń o Polsce, mówił o tej Polsce obok Związku Radzieckiego, o polskim wojsku, żebyśmy byli razem. Na ile według pana jest możliwe to, że Antoni Macierewicz nie jest człowiekiem szalonym, a jest tak naprawdę, nie wiem, czy tajnym współpracownikiem, czy agentem, czy kimś w rodzaju śpiocha, no Rosji, a dawniej Związku Radzieckiego. To jest pytanie, które my wielokrotnie przerabialiśmy z podziemiu, jak byłem, gdzie przecież to, czy ktoś donosi, czy nie, na nas, czy współpracuje z policją polityczną, no było szalenie ważne, bo od tego zależała nasza przyszłość, nasz los, naszych rodzin, naszego spokoju, naszego bezpieczeństwa i pamiętam, że jak się ktoś tak zachowywał podejrzanie, że było szereg rzeczy dziwnych, no to żeśmy tak się zastanawiali, no czy to wariat albo szpicel. I pamiętam, że mój brat Marek, który był razem ze mną w podziemiu i w Solidarności i siedział też, tylko zawsze krócej trochę, jest zupełnie nieznany i był w Robcio, jest nieznaną osobą w polityce, ale przesiedział w więzieniu no prawie 3 lata. Także to nie jest mało, to jest solidny, ogromną cenę, jaką mój brat płacił, troszkę młodszy o rok ode Marek, inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej, on powiedział w pewnym momencie do nas, słuchajcie, a to nie ma większego znaczenia, czy szpicer, czy wariat, ostatecznie wychodzi na to samo, jest niezwykle szkodliwy. Ja nie będę, bo wielu ludzi bada, to jest może ciekawe. No Piątek wprost pisze w tej książce, że to jest agent, to tak to wygląda. No. Nie ukrywa tego, że jego powiązania, znajomości, to wszystko świadczy o agenturalnej działalności. Ja się nie chcę zajmować. Ja Macierewiczem pogardzam, zwalczam go. W tej chwili jest na zupełnie jakiejś takiej bocznicy, ale znakomicie finansowo mu się powodzi. Ma ogromne pieniądze, które dostaje no, za niszczenie Polski, za tą Komisję Smoleńską, za niszczenie naszego wolności w Polsce. Także to nie jest jakiś szaleniec, który powiedzmy, no, biedę klepie, tylko luksusowo sobie żyje na tym kłamstwie. I natomiast to, czy jest agentem moskiewskim, czy tylko polskim psychopatą, czy jednym i drugim, nie ma dla mnie znaczenia. Ja z nim pogardzam i nie chcę mieć nic wspólnego nie mam, na szczęście. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za tą odpowiedź. Marcin, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Stefanie, profesorze Stefanie Michałowski. Też jestem, zawsze byłem Pana fanem, bo Pan potrafi powiedzieć wprost i Pana słowa są takie klarowne, które gdzieś ja rozumiem, podejrzewam, ta większa część społeczeństwa rozumie. Mówi Pan w sposób otwarty, w przeciwieństwie na przykład do naszego premiera, który ma wszystko wyrecytowane. I pewnie wyuczona, no nie wiem, w każdym razie no, to słychać, jeżeli ktoś mówi prosto z serca i zawsze pana miałem za taką osobę, która mówi właśnie w ten sposób, ale chciałem zapytać zupełnie tak, zmieniając temat, przepraszam, co pan myśli o tym, że kiedy pojawił się na scenie politycznej Janusz Palikot, to pojawiła się ogromna nagonka na tą osobę. Tak jakby dziennikarskie środowisko
bardzo, może to było tylko i wyłącznie moje wrażenie, ale się uwzięło trochę na tego człowieka. Chciałbym zapytać tylko o pana opinię na ten temat, bo ja uważałem, że to jest człowiek, który on rzeczywiście porzucił cały swój biznes, on wszedł czyściutki do polityki, on chciał być przykładem takiego, tak jak ja go postrzegam, gdzieś tam przez media oczywiście, tak, ale tak trochę go idealizuję, ale uważałem, że to był jedna z wielu osób, które, no nie, jedna z niewielu osób właśnie, która ma rzeczywiście szczere intencje, takie zupełnie szczere. Nie wiem, on mi trafiał do mnie. A to już kończę pytanie. Co pan myślał? Albo jak wyglądało to pana perspektywy, cała ta sytuacja? Ja z oceną pana generalnie co do pana Palikota się zgadzam. Nigdy nie brałem udziału w żadnej nagonce na niego. Natomiast on brał udział w nagonce na mnie. No, zrobił niektóre rzeczy przynajmniej no, w najlepszym wypadku głupie, a być może podłe. No, to mogę panu dać taki może jeden przykład. Miałem, wielokrotnie to było już omawiane, ale się w pewnym momencie, ja miałem takie wystąpienie u Moniki Olejni, kiedyś tam powiedziałem, że jak ja byłem chłopakiem, to myśmy wtedy, to obecna sytuacja tych dzieciaków jest dużo lepsza, dlatego że kiedy myśmy, taki prosty przykład, grali w parku 3 maja w Łodzi w piłkę z chłopakami, to w pewnym momencie się robiło przerwę, wszyscy szli pod tam jabłonki czy gruszki, takie dzikie, które tam rosły, jeden tam wchodził, trzęsł tym, te owoce spadały, zrywało się, odkładało się trochę dla niego i wszyscy żeśmy jedli te owoce, potem jedliśmy szczap z nasypu kolejowego, a potem znowu graliśmy w piłkę. I wszystkie dzieciaki, te owoce były objedzone, wiadomo było, że kto tam ma jakieś prawo, kiedy to się obrywa, myśmy to wszystko jedli. Natomiast teraz te drzewa w większości zostały, po te owoce się nawet nikomu schylić nie chce. Takie same one w tych samych miejscach rosną te jabłka, te ulęgałki, te orzechy, szaf rośnie na tym samym nasypie i tego nikt nie zrywa, tego nikt nie je. I dla mnie to jest taki namacalny dowód, że jednak sytuacja przynajmniej niektórych grup, niektórych ludzi, no przynajmniej w moim mieście, a nie mówię, jak jest w całej Polsce, się zmieniła, poprawiła, że to inaczej wygląda. I Monika Olejnik powiedziała, to znaczy, co pan uważa, że dzieci powinno się młodzież posyłać, żeby jadła szczaf i dzikie owoce? Ja mówię, że nie, ja nie mówię, że... Ja mówię, że ja jadłem, czyli ja jadłem, nikogo nigdzie nie posyłam, ja tak jadłem, a dzisiaj w tych miejscach te owoce leżą na ziemi i tego nikt nie je. I potem następnego dnia albo z głupoty, albo z podłości część przeciwników politycznych moich zaczęła urabiać taką opinię, to jest ten, co dzieci posyłam na szaf, a Palikot jeszcze dodał do tego szaf i mirabelki. Szaf i mirabelki. Ja rozumiem, pan Niesiołowski, szaf i mirabelki. Zrobił takie pojęcie, które bardzo mi zaszkodziło, nie na tyle, bo potem miałem jeszcze kilka kampanii wyborczych, wszystkie wygrałem, ale po prostu ten szaf i mirabelki, który jakoś przylnął do mojego nazwiska w podły i nikczemny sposób, bo nie powiedziałem nigdy niczego takiego, żeby ktoś szedł i jadł szaf na nasypie. Ja jadłem też szaf, a teraz na szczęście on leży i nikt go nie chce jeść i pali to włączył. No również te jego pomysły, żeby występować z kościoła. Ja uważam, że kościół dzisiaj odgrywa rolę skandaliczną, negatywną, popiera PiS, kłamie, bierze udział w kłamstwie, bierze udział w popieraniu korupcji, jest instytucją absolutnie haniebną po prostu. To, co robi kościół, w większości po prostu haniebne. I doczekają się pustych kościołów i pustych seminariów. Już się doczekują. Młodzież ma dosyć religii, ma dosyć tych kłamstw, ma dosyć tej pedofilii ukrywanej, tego kultu JP2, który zupełnie sztucznie, niepotrzebnie rozdmuchiwany na jakichś 800 pomników. To już przynajmniej, już myślę, że już więcej nie będzie. Ale żeby występować z kościoła, po co? No przecież można przestać chodzić. No, nie ma żadnej potrzeby. Ja po prostu przestałem chodzić do tej instytucji. A Paliko zrobił jakiś cyrk, żeby demonstrować występowanie. No, przesadził w niektórych kwestiach i to powoduje, że no, to nie, że jakaś nagonka. Nagonka też była. Tylko, że nagonka na ogół jest na tuzji. Nagonka dziennikarzy. Zdarza, że dziennikarz po prostu najeżdża na ludzi, mi się wydaje.
A Tuska nagonka jest niepomna zupełnie, jest atakowany, a ta nagonka nie może Tuska w najmniejszym stopniu zaszkodzić, bo jest kłamstwem. Natomiast co do tej krytyki Palikota, to niektóre działania były krytykowane słusznie. Dałem przykład pewnej zupełnie głupoty, którą on zademonstrował w stosunku do mnie i takich głupot więcej demonstrował. Także Palikot sam się jakoś z tej polityki wypisał. To jest tyle. No. Natomiast nagonka też była, owszem. Tylko, że gdyby nie błędy Palikota, to nagonka by mu nie zaszkodziła. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Michał Harzyński, bardzo proszę. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, panie profesorze. Ja mam pytanie o polski konserwatyzm. Był pan twarzą ZHN-u, partii, która miała być partią konserwatywną, to się rozmyło. Dzisiaj twarzą konserwatyzmu jest albo Konwerosja, albo PiS, który udaje partię konserwatywną. Co się stało z konserwatystami, że oddali rząd dusz populistom i prymitywom? No tak było przed wojną również. No, okazuje się, że w Polsce właściwie nie ma miejsca na cywilizowaną, nienacjonalistyczną prawicę. No, przed wojną bardzo słaba była Chalecja i próba budowania konserwatywnej, cywilizowanej prawicy się właściwie nie udała przed wojną, nie udaje się obecnie. To jest, myślę, wynik tego, że bardzo jednak jest poziom społeczeństwa tak zniszczone, tak osłabione tymi okupacjami niemiecką, komunistycznym tym reżimem, to powoduje, że jest bardzo nieodporne na nacjonalizm i w gruncie rzeczy Kościół też właściwie zupełnie. Kościół, to jest też wina Kościoła, bo Kościół w najmniejszym stopniu i przed wojną nie wspierał i obecnie nie wspiera cywilizowanej prawicy, ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, tylko popiera nacjonalizm, obrzydliwy, zakłamany, obłudny nacjonalizm. I to jest antysemityzm po cichu. No, Kościół daje osłonę takim patologiom jak Radio Maryja, tego typu jedno nieustające kłamstwo i propaganda nacjonalistyczna. Mało tego, daje osłonę już zupełnym szaleństwom, antyszczepionkowcom. Przecież ta antyszczepionkowa cała literatura, te wszystkie brednie, one znajdują oparcie w niektórych księgarniach katolickich można kupować literaturę antysemicką, jakieś brednie zupełnie, protokoły Męców Sionu i tak dalej. To powoduje, że ja myślę, że konserwatyzm po prostu w Polsce nie miał szans. No. Prawie wszyscy działacze ZHN-u wylądowali w PiS-ie i odgrywają tam paskudną rolę. No, mogę wymienić takie postacie. No, Kropiwiński już nie odgrywa żadnej, bo w tej chwili jest jakimś tam zajęcie przed Glapińskim, ale lider ZHN-u, no, Marian Piłka, który stał koło Bąkiewicza, czyli jeszcze takiego klienta PiS-u. Schreiber, lider ZKN-u Bydgoszczy, mój kolega kiedyś, który jest obrzydliwą postacią w Łodzi, jakimś marszałkiem zdaje się, jego syn Czarnecki, który był europoseł, no już nie będę, widzicie państwo, jak się zachowuje, Czartoryski, ten od Ostrołęki, od elektrowni w Ostrołęce. To są wszystko liderzy ZKN-u, którzy są po prostu paskudnymi postaciami. Lizusa Kurski też był w ZHN-ie, paskudnymi zupełnie osobami w PiS-ie. I to jest ZHN po prostu nie ma w Polsce zupełnie miejsca na polityczną, chrześcijańską demokrację w stylu ZHN. Dziękuję bardzo, ale zanim udzielę głosu następnemu słuchaczowi, a właściwie słuchaczce Agnieszce, pozwolę sobie zaprosić wszystkich słuchaczy do obserwacji naszych profili na Twitterze, na Facebooku oraz na YouTube, a przede wszystkim zapraszam wszystkich jutro o godzinie 19:30 na spotkanie z kolejną legendą, z panem Władysławem Frasyniukiem. Agnieszka, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, panie profesorze. Z przyjemnością się pana słucha.
Ja mam trochę takie, trochę kontrowersyjne pytanie, ponieważ zakładam, że zjednoczona opozycja w jakikolwiek sposób wygra wystarczająco najbliższe wybory. Będzie ciężko, ale i wygra. Czy sądzi pan, że wszyscy jak jeden mąż będą chcieli rozliczyć PiS ze wszystkiego, co się wydarzyło złego przez ostatnie 8 lat? Czy będą się obawiali właśnie tych nagrań Pegasusem, wszystkich haków, które pozbierali? Czy zdobędą się, jednak opozycja zdobędzie się do tego, że rozliczy raz na zawsze ten złodziejski PiS? No w to głęboko wierzę, no to oczywiście jest to pytanie, co to znaczy cała opozycja, czy to znaczą liderzy, czy to znaczą te miliony ludzi, którzy na przykład biorą udział, popierają, czy te setki tysięcy, które prawdopodobnie będą w niedzielę na marszu, ale generalnie jeśli chodzi o przywódców, o liderów, o ludzi, którzy decydują o polityce opozycji, to oni są zgodni, no. W szczegółach się możemy różnić. No, ja uważam, że nie można przesadzać z tymi rozliczeniami. No, muszą być absolutnie winni ci, którzy łamali prawo, którzy się w nieuzasadniony sposób i całkowicie niezgodny z prawem. No, jednak to musi być prawo. No, nie może być sama nikczemność. Za nikczemność się nie, za podłość się nie odpowiada, nie można być ukaranym. Natomiast jakieś gigantyczne fortuny dla ludzi, którzy zwłaszcza niezgodne, no, niezgodne z prawem. No, Glapiński zdaje się z tego, co to jest, będzie to badane, ale został tym prezesem banku z gigantycznymi pieniędzmi, a teraz pełni funkcję propagandysty pisowskiego i wiesza jakieś informacje propagandowe, hasła na budynku banku. No, no myślę, że będzie, zresztą Tusk zapowiedział, wyprowadzony z tego gabinetu. No, podobnie pani Przyłęska, która no, wbrew prawu została mianowana. Czyli ludzie, którzy złamali prawo, a pan Duda powinien odpowiadać również, myślę, że karnie także za wprowadzanie dyktatury, za łamanie demokracji, ale nie można karać ludzi, którzy za samo tylko popieranie PiSu. Więc ja myślę, że tam, gdzie są że przestępstwa, proszę, tego są prawnicy i niezależne sądy. Niezależne sądy oceniają. Myślę, że trzeba przyjąć łagodniejszą formułę, no, że każdy, kto tylko łamał prawo, będzie odpowiadał za to. Jeżeli nie łamał prawa, no to nie będzie odpowiadał. No, tak mi się wydaje. No, w tej sprawie myślę, że jest realny, możliwy i realny wspólny pomysł i wspólne działanie dzisiejszej opozycji demokratycznej. Dziękuję bardzo. Zbigniew, proszę. Halo, Zbigniew, słyszymy się. Rozumiem, że ja. Tak. Dobry wieczór wszystkim, tak. Dobry wieczór, panie profesorze. Ja tak trochę z innej beczki, no bo ja akurat no, znam pana osobiście, może pan mnie nie pamiętać. Ja byłem w swoim czasie na pierwszym zjeździe Solidarności wolontariuszem. Nie będę dalej opowiadał i tak dalej, ale właśnie tak chcę wrócić, bo znałem się osobiście bardzo dobrze. Po imieniu byłem z Jackiem Kuroniem. No i raz kilkoma opozycjonistami i temat Macierewicza, bo tak tutaj był trącony, to cały czas mi tam podpowiadano w taki sposób, no oczywiście nie tak oficjalny, ale dyskretny, że jak to jest, że Niesiołowski siedział, ten siedział, Frasyniuk siedział, a Macierewicza zamykali na chwilę, za chwilę go wypuszczali. To tak gwoli ścisłości, ale to tak jakby takiej dygresji, którą często krążyła taka informacja. Ale ja tak chciałem pana zapytać o taką opinię, bo jak widzę w tej chwili to zjednoczenie właśnie po tych Lex Tusk przez Dudę zrobioną, podpisaną, takie zjednoczenie i tak się zastanawiam, bo widzę duże przeobrażenie w przewodnictwie Donalda Tuska. Jak pan to odbiera? Bo to jest, ktoś tam wytyka, ta opozycja, te gnojki typu Fogiel i inne, że już na emeryturę i tak dalej, chociaż Kaczyński czy Terlecki są dużo starsi. A mi to się wydaje, że z czasem, z biegiem nabiera mądrości, opanowania, wiedzy, którą zdobył. I czy ten postęp, czy to w tej chwili, to jest bardzo widać. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Czy to jest w tej chwili, można powiedzieć, że na ten moment
to taki naprawdę prawdziwy przywódca? Tak, ja uważam, że bardzo pan trafnie to i tak ładnie pan to ujął i niezwykle przenikliwie i trafnie. Dziękuję panu. Chociaż ja myślałem podobnie, tylko tak tego nawet nie potrafiłem nazwać, tak, że Tusk bardzo się rozwinął, chociaż i tak jeśli chodzi o listę polityków wolnej Polski, już troszeczkę młodszej generacji, bo najwybitniejszy, z całą pewnością bardzo wybitny był Jacek Kuroń, był Adam Michnik, Karol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, to były te wielkie, znaczy są, Michnik żyje, to były te wielkie, są jeszcze wielkie nazwiska wolnej Polski, ale już troszeczkę następnej generacji. No Michnik odszedł z czynnej polityki, został publicystą, stworzył świetną gazetę, koncern prasowy, ogromne są jego zasługi dla wolności, który zawsze bronił w Polsce, ale jeśli chodzi już o czynnych polityków, to Michnika do tej grupy bym nie zaliczył. Natomiast Donald Tusk jest absolutnie najwybitniejszym liderem Polski po 1989 roku. Absolutnie najwybitniejszym i ciągle czynnym politykiem. Ja porównywalnego nawet polityka, porównywalnego do niego nie widzę. A ostatnio znakomicie się rozwinął. Proszę zobaczyć, jak wygląda Platforma. Przed Tuskiem wyglądało na to, że ta partia będzie powoli podzieli losy innych formacji, które istniały i których można powiedzieć, że nie ma. Natomiast Platforma pod przywództwem Tuska stała się absolutnie wielką siłą polskiej demokracji, nadzieją polskiej demokracji i to jest zasługa, kwestia inteligencji, charakteru, osobowości, pewnego znakomitego instynktu politycznego, kultury, jak ten człowiek właśnie ujawnia, jaką wiedzę, odczytanie, poza tym potrafił się szybko nauczyć angielskiego, proszę zobaczyć jego i ten dukający pan Duda, to po prostu przynosi wstyd, jak usta otworzy. To jest nieprawdopodobny kunszt polityczny i ja tej klasy polityka, czynnych polityków mówię, nie widzę i zgadzam się z pana tym wstępem, pan to bardzo ładnie ujął. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, pozwoli pan, panie profesorze, że przeczytam jednego z tweetów, który jest pod naszym pokojem. Jak miło, jak przyjemnie się słucha. Przekażcie panu Niesiołowskiemu, że nie ma co go zważać, tylko natychmiast ma założyć TT, czyli Twittera. A ja jadłam szczaw i migabelki i poprawiałam gruszkami ulęgałkami. A co? Panie Stefanie, widzimy się w niedzielę 4 czerwca. Będę na pewno. My również będziemy. Artur, proszę bardzo. Jeszcze raz skorzystam z okazji, dziękuję bardzo. Szczaw i mirabelki. Uwielbiam jedno i drugie. Przypominają mi się ulice Sandomierza, to jest rodzinne miasto mojej mamy, które było wręcz wypełnione mirabelkami, piękne te drzewa. Także to był widok wspaniały. Wracając też do Donalda Tuska, tutaj Zbigniew i pan profesor określiliście, tak, to jest ten sam polityk, ale inny. Pewne osoby rozwijają się inne wręcz odwrotnie. I powiedziałbym, że wspomniał pan o takich wielkich, rzeczywiście wielkich, do których również pana zaliczam, których już nie ma, natomiast życiorysy bronią wielu osób, życiorys. Niestety, jeżeli ktoś spał do południa, a ktoś w tym czasie robił swoje, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Ja zadałem to pytanie kiedyś synowi Macieja Płażyńskiego, on teraz jest w polityce wciągnięty tam i zapytałem go, dlaczego on tak traktuje osobę, którą jego ojciec zatrudniał, kiedy komuniści nie chcieli mu dać pracy. Wie pan, on mi nie umiał odpowiedzieć, to uciekł od... Po prostu proste pytanie, dlaczego opluwasz kogoś, kto mimo wszystko był przyjacielem twojego ojca, zanim ich drogi polityczne się rozeszły. No tak to jest, że jeżeli to jest jednostronne, ale już dobrze. Ja bym chciał zapytać o taką rzecz, ona jest ważna, bo ja pana pamiętam z okresu jeszcze ZHN-u, tutaj
padło to, padł ten. I powiem tak, oględnie, nie byłem wtedy pana fanem. I to mówię najłagodniej, jak można to określić. Ale no nadal traktuję pana jako osobę, która w jakiś sposób z Kościołem jest związany. Mnie z Kościołem już nie jest po drodze, ale stąd pytanie. Ponieważ wszyscy wiemy, ja nie chcę tutaj takich szczegółowych może, ale wszyscy wiemy, że Kościół naprawdę poszedł złą drogą, jeżeli chodzi o politykę. Ja nie będę teraz mówił o ustawach aborcyjnych, o tym, jakie piekło zgotowano kobietom w Polsce, ale natomiast ja chciałem zapytać o ten... Halo? Tak. Nie wiem, dlaczego pan nie chce, przecież hańba Kościoła między innymi się przejawia właśnie wprowadzeniem tej aborcji. Kościół za to odpowiada, za piekło kobiet, ale nie jest jak pan tak, mówi. Tak, znaczy to może ja w ten sposób, że ponieważ ja uważam, że PiS, jeżeli przychodzi też do poważnej rozmowy o stosunku państwo-Kościół, on podnosi temat aborcji, głównie oczywiście zaostrzając go, tylko jakby robiąc z tego taką zasłonę dymną. Ale powiem wprost, nawet dla osoby tak jak pan, która jest katolikiem i zauważyła, że Kościół jest na chwilę obecną siłą niszczącą, bo to trzeba to sobie oficjalnie powiedzieć, a jednak jest siłą, i ja mogę się na Kościół obrazić, mogę wiedzieć to, co wiem, ale on jest. Ja tego nie zmienię, ani nikt inny. Jest sporo ludzi, dla których Kościół jest wartością i będzie. I to jest pytanie właśnie do pana osoby, która była właśnie takim, tworzyła partię chrześcijańsko-demokratyczną, chociaż wtedy dla mnie bardzo, no ale to nieważne, było, minęło. Natomiast jak zrobić, jak odsunąć Kościół od bezpośredniego udziału we władzy i decydowaniu o życiu ludzi, jednocześnie, ja wiem, że to jest trudne, może niemożliwe, ale jednocześnie nie odrzucając od siebie tych milionów ludzi, dla których ten Kościół jest nadal wartością. Jak pan myśli? Jak to można by było zrobić? Prawdę, no nie można mówić walczyć z Kościołem. Niech sobie będzie. No. Trzeba mówić prawdę. Najprostsza rzecz właściwie ja Kościół, dzisiaj Kościół katolicki, żeby było jasne, nie na przykład tylko chodzi o Kościół katolicki, o tym mówimy. Uważam za bardzo negatywny i szkodliwy, ale wierzę w Boga, no to są dwie różne rzeczy, no nie można walczyć z Bogiem. Jeżeli ktoś chce chodzić do kościoła, niech sobie chodzi, jeżeli ktoś chce posyłać, nie można w tym przeszkadzać, w najmniejszym stopniu nie można, ludzie wierzący, w dużym stopniu, oczywiście jest cała grupa, ci politycy pisowscy są na kolanach, klęczą, jeżdżą do Częstochowy, w Radio Maryja kłamią, te wszystkie, no to są kanalie, które wykorzystują Kościół do celów politycznych, ale z ludźmi wierzącymi nie można walczyć. Ja wierzę w Boga i myślę, wiara jest łaską, no ona została mi dana i tej łaski nie utraciłem. Ja jestem, wierzę w Boga przede wszystkim jako przyrodnik. Mi sobie trudno wyobrazić, że stopień komplikacji, złożoności, ten cud natury, cud życia, dziedziczenia, przekazywania życia, jak to powstało? No materia nieorganiczna przekształciła się w materię żywą bez ingerencji Boga. Wydaje mi się to niemożliwe. Dla mnie każdy kwiat, każda roślina, każdy owad, pajęczak, kręgowiec, wszystko, znaczy tam ssak, ptak, to wszystko są dla mnie dowody na istnienie Boga i wystarczy. No ja w najmniejszym stopniu nie utożsamiam wartości z Jędraszewskim, z Rydzykiem, z Głodziem, nie wiem, Gondeckim, no to są hipokryci z kultem JP2, który krył pedofilów i przenosił ich z parafii do parafii. No to jest w ogóle, mówię, to są haniebne rzeczy, ta niebywała hipokryzja, to bogactwo i teraz te spędy biskupów, którzy błogosławią te pisowskie spędy, tą dyktaturę pisowską, uświęcają, poświęcają dla pieniędzy jakieś włazy kanalizacyjne, gdzieś zdaje się poświęcali tę woltanikę, no coś, woltaikę, coś niebywałego i to nie ma nic wspólnego z Kościołem, z religią, z Bogiem, tylko jest podłym uprawianiem polityki i bogaceniem się. Natomiast w najmniejszym stopniu nie można i trzeba tych ludzi pozyskiwać. Ci ludzie są potrzebni i jeżeli ktoś jest wierzący naprawdę, to myślę, że jest również przyzwoitym człowiekiem, ale nie widzę powodu, żeby
milczeć na temat aborcji. No przecież tu dokonano rzeczy zupełnie zbrodniczej. No, to kilka kobiet oddało życie, straciło życie przez wyrok pani Przyłębskiej, przez zastraszanie lekarzy, bo oni się boją przerwać ciążę, bo nie wiedzą, czy będą oskarżeni, że może przerwali za wcześnie. Nikt nie zmusza do aborcji nikogo, ale nie można narzucać wizji religijnych fanatyków reszcie społeczeństwa, więc to jest, czy ta ustawa o tym, która ma mówić, obraża uczuć religijnych, że jakaś osoba, jakaś dewotka się poczuła obrażona, no to jest niesłychane zupełnie i to jest, nie ma nic wspólnego z moim zdaniem z miłością bliźniego i z tym z przesłaniem, które jest w Ewangelii. Dziękuję bardzo. Ładnie pan to ujął, że to niestety PiS przekonał ludzi, że każda krytyka Kościoła to jest walka z Bogiem. No to jest chyba najtrudniejsze. Dziękuję. Nie przekonał. Halo, słyszymy się, panie profesorze? Tak, słucham. Tak. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, panie profesorze, odezwał się mój redakcyjny kolega w kwestii założenia Twittera, służy pomocą i pomoże nauczyć się poguszać po Twitterze. Ja znajdę kogoś już tu w Łodzi bliżej, no bo nie głupio mi jest, żeby przestać. No muszę z nim się spotkać, przynieść tego iPada i musimy to zrobić już tutaj chyba, no, nie wiem, ale jeżeli chce, to dziękuję, to już później się dzwonimy i porozmawiamy, jak to technicznie ma wyglądać. A ten kolega gdzie mieszka? Kolega Artur, ale kolega Artur to załatwia telefonicznie. No to potem się dzwonimy, dobrze. Dobrze. A teraz jeżeli jeszcze mogę, bo tutaj mam jednego właśnie też użytkownika i Twitterowicza o imieniu Andrzej, który próbuje się cały czas z nami połączyć. Niestety udzielam mu głosu i gdzieś go wyrzuca. Andrzeju, spróbuj zaktualizować Twittera i jeszcze raz ponów próbę o udzielenie mikrofonu. Mam nadzieję, że się uda i teraz już oddaję głos. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, zadam teraz panu pytanie w imieniu naszej szefowej Sylwii. Jak pan ocenia Romana Giertycha? Czy pozytywnie. Można pozytywnie? Tak, pozytywnie. Uważam, że Giertych bardzo wiele zrobił dobrego. Jest obrońcą w ważnych sprawach politycznych ludzi, którzy walczą o wolność, o Polskę. A najlepszy dowód to Giertychowi świadectwo moralności, najlepsze jakie może wystawić, to wystawili pisowcy, bo skoro go aresztowali, próbowali go zniszczyć, założyli mu sprawę, podsłuchują go Pegasusem, zresztą podobnie jak mi, nie wiem, Pegasusem. Pan Wojcik bardzo intensywnie mnie i moich najbliższych, więc to wszystko powoduje, że Giertych uzyskał całkowitą abolicję za ten okres, kiedy współpracował z Kaczyńskim. Nie uczynił niczego, co by go wykluczało z grona ludzi przyzwoitych. Każdy może się pomylić, każdy ma prawo do błędu. Minęło od tamtego czasu już 20 lat. Giertycha uważam dzisiaj za jednego z bardzo potrzebnych, pozytywnych i mądrych ludzi, obrońców polskiej wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Andrzej, czy my się słyszymy? Słyszymy się? Bardzo proszę. A fajnie. Witam wszystkich, witam panie profesorze. Teraz trochę późno wlazłem, przyszedłem w tę audycję, ale takie pytanko do pana, bo może to już padło wcześniej, później odsłucham. Czy myśli pan o tym, żeby wrócić do czynnej polityki, bo jesteśmy w takim okresie teraz, że mówił pan o panu Kuroniu i tych starej daty polityków, a jestem w takim czasie, że potrzebuję takiego głosu tych starszych, rozsądnych, mądrzejszych, tak? Mądrzejszych, bo i czy myśli pan o tym, że wrócić do czynnej polityki? To jest pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, czy patrząc na teraz na Platformę Obywatelską, na takich posłów, powiedzmy, jak pan Brejza, nie wiem, Szczerba, Joński, czy to jest taki potencjał? No dla mnie jest potencjał, to jest przyszłość, dla mnie przyszłość, to jest, ktoś musi z tego pana, ktoś musi premier Tuska kiedyś zastąpić. Czy widzi pan
nie wiem, panią Jachirę na przykład, jako przyszłych liderów Platformy Obywatelskiej. Ja nie chcę w tej chwili wypowiadać, to ma być liderem, bo ja nie będę już kandydować. Nie chodzi mi o to, że liderem, tylko chodzi mi o to, że widzi pan, że to jest na przykład te, no powiedzmy, to jest na rybek młodszy, tak? To jest przyszłość polskiej polityki. Nie chodzi mi o lidera, tak? Bo lider w tej chwili w Platformie jest jeden i tutaj nawet nie ruszam tego tematu, tylko czy widzi pan na przykład taki potencjał w Platformie przez te wszystkie lata, że jednak coś się wykluło, coś się wyrobiło, bo jednak są ludzie, no tak jak Szczerba czy Joński, no nie można ukrywać, no oni chyba są najbardziej aktywni, którzy wyciągają wszystkie te podłości pisowskie, tak? No zgoda, no całkowicie zgoda. Wszystko to, co pan powiedział, to pan mówił także w moim imieniu. Chcę do tych osób, bym doliczył dodał panią Jachirę, panią Felix i wiele innych osób. Natomiast ja nie chcę już kandydować. Co znaczy udział w polityce? Przecież nasza rozmowa, obecność moja, a takich rozmów mam sporo i w internecie, to jest branie udziału w polityce i właśnie jadę do Warszawy, co dla mnie jest wysiłkiem, bo jak mam ktoś ma 20 czy 30 lat, to jest zabawa, a jak ktoś ma 70 parę, no to już nie jest zabawa, ale jadę i to jest udział w polityce, robię to dla Polski, przecież nie dla siebie, ja z tego nic nie mam. Natomiast chodzi mi o to, że kandydować już raczej nie, już po prostu nie, no już wystarczy, no. Natomiast co do całej reszty, to pewnie się z panem zgadzam i to jest ogromny potencjał ci ludzie i wielu innych, ale pan wymienił parę nazwisk, wszystkich tych, którzy znam osobiście, z wszystkimi tymi osobami, czy wieloma, no wielokrotnie rozmawiałem, nawet się jakoś tam przyjaźnie, tak, zgadzam się, to jest potencjał, który się wokół pana Tuska i w następnej, to będą ludzie, którzy przejmą odpowiedzialność za demokrację i wolność w Polsce, z całą pewnością. Znaczy, to jeszcze wspomnę o tym, co już kończę, odnośnie Twittera. Tak, ja też popieram, jak wszyscy słyszą, już parę osób się odezwało odnośnie pańskiego Twittera. Fajnie było, gdy pan założył Twittera, bo taki pański głos na Twitterze to będzie bardzo, bardzo, to będzie to ważny głos. Ja na przykład ostatnio przez trzy weekendy pański wystąpień, gdzieś tam sobie znalazłem na YouTubie Sejmu od kiedyś do końca pana kadencji sejmowej, tak? I powiem szczerze, że no kurde, no fajnie było na przykład, że takie pańskie mądre wypowiedzi, bo ten czas jest taki, że nie to, że teraz 4 czerwca dzisiaj potrzebujemy, nie. Potrzebujemy tego po 4 czerwca, potrzebujemy tego później po wygranych wyborach, tak? Taki głos rozsądku, bo pan zawsze mówi tak, jak ktoś tu powiedział, pan zawsze mówi tak, jak, no mówię, ja zawsze powtarzam, ja jestem prostym cieślą, tak? I pan, to, co pan mi powiedział, a pan jest profesorem, do mnie to dociera, naprawdę dociera, ja to rozumiem, ja to słucham, ja to rozumiem i tego mi ostatnim czasie brakuje, także mówię, jeżeli pan złoży Twittera, no to będę chyba, nie to, że będę pierwszym, ale będę jednym z wielu, który zaraz pan obserwował. Dobra, fajnie, słucham dalej, dziękuję ślicznie za głos i widzimy się 4 czerwca w Warszawie. Miło mi poznać, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czas naszej audycji nieubłaganie zbliża się do końca. Ja mam nadzieję, że da pan się jeszcze kiedyś przed wybogami zaprosić do nas, do Gadia Gebelian. Zawsze proszę dzwonić, pani telefon, proszę dzwonić i zawsze. Dziękuję bardzo. Zaczęłam cytując pana i pozwoli pan, że znów pana zacytuję. Panie profesorze, do zobaczenia na manifestacji, na którą przyjdzie garstka ludzi drugiego sortu o ubeckich powiązaniach i agenturalnych konotacjach. Do zobaczenia, panie profesorze, 4 czerwca w samo południe w Warszawie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy wszystkim słuchaczom. Zapraszamy oczywiście na audycję jutro. Władysław Frasyniuk, 19:30, Radio Rebeliant, a za dzisiejsze spotkanie panu profesorowi i wam wszystkim, drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy. Prosił, żeby pan mi wysłał link na SMS-em, to ja bym sobie zamieścił na Facebooku, dobrze, tę audycję, jeżeli macie link.
Oczywiście, będziemy mieli z YouTube'a link, prześlemy do tej audycji. Za chwilę pewnie ona się na YouTubie pojawi. Tutaj poprosimy naszego kolegę, żeby to błyskawicznie zrobił. Będzie do odsłuchania i na pewno pan profesor od nas ten link otrzyma. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Dziękujemy również. Dobrej nocy wszystkim. Dobrej nocy.